Co zyskasz z nową energią od Taurona? Gwarancję stałej ceny na 9 lat. Prąd z odnawialnych źródeł Taurona potwierdzony certyfikatem TFZ Polska oraz bonusy klienckie o wartości nawet 320 zł. Sprawdź na tauron.pl/nowa-energia. A jeśli masz firmę, jej także zagwarantuj cenę prądu na lata. Tauron. Nowa energia. Dzień dobry Państwu, witam pięknie w kolejnym wydaniu magazynu hokejowego. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat wydarzeń i nie przede wszystkim pierwszej rundy, która jest już za nami. Oczywiście nie zabraknie skrótów tego, co już kilka dni temu się odbywało w kolejce rozpoczynającej drugą serię tej rywalizacji, ale będziemy skupiać się na analizie poszczególnych zespołów, no bo sezon już właściwie możemy powiedzieć jest w pełni, jest rozkręcony i możemy co nieco zaobserwować i pewne wnioski wyciągnąć. A będziemy dzisiaj komentować te wszystkie wydarzenia z naszym gościem Marcin Wróbel, komentator Polski Hokej TV. Witam Cię Marcin serdecznie i tak w kilku zdaniach, jakbyś już miał teraz odnieść się do całokształtu tej pierwszej rundy, to co byś powiedział? No nie wiem, czy pamiętasz ostatni raz, jak tutaj byłem przed sezonem. Póki co część tych moich przewidywań się sprawdza. Na pewno Replas Unia Oświęcim zdecydowanie w tej chwili przewodzi stawce, jest w tej chwili w doskonałej formie. Nie ma mocnych na drużynę z Oświęcimia, aczkolwiek pamiętajmy, że Oświęcimianie ten czas przygotowań musieli nieco przyspieszyć po to, że z powodzeniem w mojej ocenie występują w Champions Hockey League. No i też to procentuje na taflach Tauron Hockey League i Oświęcimianie na czele, jak najbardziej zasłużenie, ale przede wszystkim pokazują fantastyczny hokej, dobrze się ogląda Oświęcimian. Ja jestem dosyć poważnie zaskoczony, może to jest chyba odpowiednie słowo, tą formą Unii Oświęcim, bo wydawało się, że łączenie dwóch frontów to nie będzie taka prosta sprawa, ale widać wyraźnie, że stawka drużyn ligowych dla Oświęcimian na razie jest po prostu może nie spacerkiem, ale łatwą przeprawą. No, komplet punktów o tym świadczy. Jakość to jest słowo klucz. Ta jakość w drużynie z Oświęcimia jest bardzo wysoka. Już w zeszłym sezonie Oświęcimianie postawili na takich zawodników jak Daniel Olsson-Trkulja, jak Henry Karjalainen czy Aho Pelto, Akered w defensywie, wypadł tam Valtola, co prawda w jego miejsce od razu pojawił się kolejny zawodnik. No i trzeba jeszcze pamiętać o Hampusie Olsonie, który z Katowic dołączył do Oświęcimia, czy Sam Marklund. To jak na polskie warunki, to jest drużyna naprawdę doskonale zgrana, doskonale przygotowana i jak na polskie warunki, to jest absolutny top, a jednocześnie, co trzeba podkreślić, to już można między bajki włożyć to, że Oświęcimianie nie dysponują takim budżetem jak inni możni w tej lidze, żeby mieć taką drużynę takiej jakości, trzeba naprawdę włożyć sporo pieniędzy. Póki co żaden z tych zawodników nie gra na kredyt, każdy daje to, co ma najlepszego. Ale robią to z głową i robią to z pomyślunkiem, bo widać wyraźnie, że jest w tym wszystkim pewnego rodzaju wizja, która ma zbudować zespół nie na jednorazowe Mistrzostwo Polski, ale na dłuższy okres. Jak najbardziej. Ja jestem przekonany o tym, że nikt w Oświęcimiu nie dopuszcza innego scenariusza, na wszystko jest pokrycie i trener Nik Zupančič buduje tą drużynę, te poszczególne elementy dopasowuje. No i jak widać w polskiej lidze nie ma mocnych na Oświęcimian i z całą pewnością Oświęcimianie nie powiedzieli ostatniego słowa w międzynarodowych rozgrywkach.
Trzymam za to mocno kciuki i wcale Oświęcimianie tutaj, o ile przed startem Champions Hockey League mogliśmy raczej w sferze marzeń rozpatrywać awans do kolejnej rundy, tak teraz te marzenia nabierają naprawdę realnych kształtów. Życzymy Unii jak najlepiej, ale wiadomo, że jest takie powiedzenie i sprawdza się to w rzeczywistości, że każda seria kiedyś się kończy. No, mają 9 zwycięstw na koncie. Ty widzisz zespół spośród tych 8 pozostałych, który może tę serię przerwać? No na pewno wicelider, czyli GKS Tychy. Ja też typowałem Tyszan do finału, jak pamiętasz. To jest drużyna, która w mojej ocenie może realnie powalczyć ze Oświęcimianami. Być może jeszcze nie w tej chwili. I jeżeli, tak jak powiedziałeś, każda seria się kiedyś kończy, z pewnością Oświęcimianie będą mieli coraz większą presję. Zasada bimistrza obowiązuje. Każda drużyna będzie chciała urwać Oświęcimianom punkt. Każda drużyna będzie chciała być tą pierwszą, która zabierze punkty mistrzowi Polski. I myślę, że jeżeli chodzi o potencjał i o tą jakość, no to Tyszanie na tym jako wicelider mają największą szansę, aczkolwiek Oświęcimian na mecze z GKS-em Tychy nie trzeba specjalnie mobilizować i myślę, że Tyszanie też zasłużenie na tym drugim miejscu w ligowej tabeli są. To ja już teraz Państwa odsyłam do kanału Polski Hokej TV, bo w najbliższy weekend dosyć dwa bardzo ciekawe mecze z udziałem Repla z Unii Oświęcim. Najpierw Oświęcimianie zmierzą się z GKS-em Katowice, a później właśnie z GKS-em Tychy. Oczywiście transmisję na kanale Polski Hokej TV Państwo znajdą, albo wybrać się na trybuny lodowisk, gdzie można hokeistów podziwiać. A my teraz pokażemy Państwu skróty tego, co wydarzyło się w 8 serii spotkań Ekstraligi. Tam też sporo goli padało. No i mówiliśmy o GKS-ie Tychy, mówiliśmy o Repla z Unii Oświęcim, ale zaczniemy od Jastrzębskiego Klubu Hokejowego. JKH GKS Jastrzębie podejmował Energię Toruń. Wiemy doskonale, że to są starcia dwóch drużyn, które niosą ze sobą duże emocje, niosą ze sobą wiele goli i często bywają wyrównane, ale nie tym razem. Chociaż w 36 minucie, kiedy Roman Rac dał Jastrzębianom prowadzenie, to w 23 Rusłan Baszyrow doprowadził do remisu. O Racu można powiedzieć kilka słów, ale może za chwilę po tych wszystkich skrótach to z Marcinem na tym się skupimy, bo wrócił do Jastrzębia i oczywiście pokazuje, że nad tą formą wysoką pracował. Zając, Michał Zając na 2-1 w 26 minucie, w 29 ten sam zawodnik na 3-1, a w 31 Szymon Kiełbicki i w 34 Emil Bagin. Właściwie było po meczu ta druga tercja doskonale rozegrana przez Jastrzębski Klub Hokejowy. Robert Kalaber z pewnością zadowolony z postawy swojej drużyny, która w trzeciej odsłonie dorzuciła kolejne dwa trafienia Samuela Petrasza, a zmniejszył te straty Rusłan Baszyrow. A zatem dwa gole Baszyrowa dla Energii, ale to było wszystko, na co było Torunian w tym meczu stać. Aż 7 trafień zespołu gospodarzy. Teraz widzimy trafienie Bagina na 5-1. Za chwilę Petrasz i Petrasz. Tak jak mówiłem, 48 i 50 minuta gry. Bardzo wysokie prowadzenie JKH GKS Jastrzębie i ostatecznie równie wysokie zwycięstwo, bo trzeba przyznać, że różnica 5 goli no to jest coś, co z pewnością gdzieś w głowach zawodnikom pokonanych pozostaje. JKH GKS Jastrzębie, Energia Toruń 7-2. Drugi skrót, który dla Państwa z 8 kolejki przygotowaliśmy, GKS Katowice, Podhale, Nowy Targ. Tutaj też mogliśmy się spodziewać, że tych trafień będzie sporo, Podhale z wieloma problemami, ale w pierwszej tercji tylko jeden gol Jakuba Hoffmana na 1-0 w 7 minucie GKS Katowice. Dopiero w drugiej tercji rozstrzelali nam się gospodarze, 28, 29 i 30 minuta tego spotkania, zatem regularnie niemalże co 60 sekund zdobywali gole zawodnicy GKS-u, Kalion Kieli, Anderson i Dipui. Tutaj też możemy sobie postawić wykrzyknik, bo do tego nazwiska także jeszcze powrócimy. Mateusz Bepierszcz na 5-0 w 35 minucie spotkania, a były zawodnik GKS-u Katowice Patryk Wajda strzela gola honorowego dla Nowotarżan w 36 minucie. Zresztą asystował także były zawodnik GKS-u Katowice Marcin Kolusz. To była 36 minuta gry, kiedy GKS prowadził z Podhalem 5-1, a później strzelali już tylko gospodarze Markus Kalionkieli, Stefan Anderson, Krystian Mraczkowski i Mateusz Bepierszcz zakończył
tę strzelaninę, która miała miejsce w satelicie. Imponujący wynik 9-1 GKS-u Katowice nad Podhalem Nowy Targ, ale mam wrażenie, że powoli do takich rozstrzygnięć w meczach drużyny z Nowego Targu powinniśmy się chyba przyzwyczajać, bo tam organizacja kuleje, skład się rozsypuje, no i problemów jest sporo. Oby tylko Podhale ten sezon dokończyło. Oczywiście ściskamy kciuki, żeby tak się działo, bo Szarotki mają swoją tradycję, mają bogatą historię. Najbardziej utytułowany zespół w naszej Ekstralidze, a od wielu, wielu lat niestety borykający się z kłopotami i to ogromnymi, aż dziw bierze, że nie ma nikogo, kto chciałby ten zespół przejąć, w ten zespół zainwestować, bo przecież, tak jak mówię, historia ma złotych kart Podhala wiele. Replas Dunia Oświęcim, EC Będzin, Zagłębie Sosnowiec. Tutaj tych goli było troszkę mniej, ale Unia kontrolowała przebieg tej rywalizacji, prowadząc się w 22 minucie na 2-0, kiedy strzelił Heikkinen. Później Tyczyński nieco zmniejszył straty, ale to była podwójna przewaga zespołu sosnowieckiego i Daniel Olsson-Trkulja w 48 minucie ustala wynik na 3-1. Teraz będzie właśnie to trafienie Sosnowicza na za chwilę Daniela Olsson-Trkuli i ustalenie rezultatu, w którym Unia miała na koncie 3 gole, a Zagłębie Sosnowiec tylko jednego. Także mówiliśmy jeszcze przed tymi skutami, że Unia z kompletem zwycięstw i ósma kolejka nie była w tym przypadku wyjątkiem. Oczywiście wygrana zespołu oświęcimskiego, a GKS Tychy podejmował Krakowie. No i tutaj Tyszanie w podobny sposób rozstrzygali losy tej rywalizacji, co Unici z Zagłębiem. Też prowadzili 2-0, by stracić gola na 2-1, a na 3-1 podwyższył Bartłomiej Pociecha. Co ciekawe, gol dla Krakowi i gol dla Tyszan, ten ostatni, padły w tej samej przewadze tyskiego zespołu, bo Mocarski trafił, kiedy zespołowi pasów brakowało jednego hokeisty, a Pociecha tuż po tym strzale Mocarskiego odpowiedział na tę stratę i uspokoił z pewnością zapędy zespołu Krakowi. O ósmej kolejce moglibyśmy mówić wiele, ale powiedziałem, że chciałbym się skupić na nazwiskach Iraca i Dipui, zawodników, którzy zmieniają barwy, odchodzą tam, gdzie są kłopoty, ale też no, Dipui akurat nie do GKS-u Tychy, gdzie miał dłuższą przygodę, a do GKS-u Katowice i prezentuje się znakomicie. Arac wraca pod skrzydła Roberta Kalabera i też widać wyraźnie, że jakby odzyskał nowe siły. No, pamiętamy i Romana Raca, i Martina Kasperlika z JKH GKS Jastrzębie. Tam bardzo dobrze notowali, bardzo dobre występy. Później próbowali swoich sił w innych klubach, między innymi w Komarch Krakowi. Ostatecznie Martin Kasperlik jako pierwszy wrócił do JKH GKS Jastrzębie i mówił trener Kalaber o tym zawodniku, że to najszybszy napastnik w Tauron Hockey Lidze i będzie robił wszystko trener Kalaber, żeby zmotywować Kasperlika, żeby odzyskał swój blask. Pamiętam wywiad z Romanem Racem, który na początku tego sezonu nie uzyskał angażu w żadnym z polskich klubów, że to zmobilizuje go do jeszcze cięższej pracy, absolutnie nie zamierza rezygnować z hokeja. No i widocznie trener Kalaber z Romanem Racem przeprowadzili jakąś rozmowę o hokeju. Rac wraca do Jastrzębia, no i myślę, że nie inaczej, jak podobnie jak w przypadku Kasperlika, Rac będzie chciał odzyskać swój blask. No, gol i 3 asysty mówią same za siebie. Tym bardziej taki szybki gol, niezwykle szybko zdobyty. Myślę, że na pewno Rac ma dług do spłacenia wobec Jastrzębskiego Klubu Hokejowego. Myślę, że może to też odbierać jak podanie ręki. Na pewno Roman Rac będzie starał się ten dług spłacić. Robi to od pierwszego spotkania i myślę, że to jest dobre dla Jastrzębian, bo myślę, że ta ofensywa tam nie do końca była taka, jak oczekiwałby tego trener Kalaber. No i miejmy nadzieję też, że powrót i Raca, i Kasperlika sprawi, że też wrócą kibice na trybuny Jastoru, że frekwencja się poprawi, bo konkurencja nieco dalej siatkarska jest znaczna, natomiast warto, żeby kibice oprócz oglądania dobrej siatkówki w Jastrzębiu oglądali też dobry hokej. No ale szybko strzelone gole to jest taki znak rozpoznawczy tych
którzy przychodzą do innych klubów, bo pamiętamy Deepu, jak się przywitał z katowicką publicznością w meczu z GKS-em Tychy, też potrzebował zaledwie kilkudziesięciu sekund, żeby gola zdobył. Teraz też zdobył, choć to był gol na 4-0, ale widać wyraźnie, że Jacek Płachta albo obserwował tego gracza od dłuższego czasu, albo Jean Dupuy dysponuje takimi umiejętnościami, taką formą na ten moment, że jest w takim rytmie meczowym, że mógł wskoczyć do składu od razu i odnajduje się doskonale. Krystian Mroczkowski i Jean Dupuy dołączyli do Gieksy. Mówiłem w pierwszym programie naszym, że mam wątpliwości co do jakości, co do siły tej drużyny zbudowanej w Katowicach. No i wydaje się to potwierdzać. Odeszło dwóch zawodników, w to miejsce mamy Dupuy i Mroczkowskiego. No i myślę, że trener Jacek Płachta doskonale sobie zdaje sprawę z potencjału tego zawodnika, a w tym meczu GKS-u Katowice z Podhalem Nowy Targ bardziej od gola Dupuy ucieszyła mnie bramka Jakuba Hoffmana. Dokładnie tak. Jakub Hoffman, Jonasz Hoffman i Maksymilian Dawid to naprawdę są zawodnicy, na których warto sobie zapisać do notatnika. No i słyszałem już na innych lodowiskach, że gdyby im tak, szczególnie braciom Hoffmanom, nie wyszło coś w Katowicach albo mieliby niedosyt, mieliby za mało minut, to niektóre kluby chętnie by przygarnęły tych dwóch zawodników, bo naprawdę i padło to z ust, nie będę zdradzał nazwiska, rzecz jasna, ale padło to z ust trenera, który naprawdę można powiedzieć, że zęby zjadł na pracę z młodzieżą i potrafi realnie ocenić potencjał młodego hokeisty. Bramkę Jakuba Hoffmana, jeszcze jedną, zobaczą Państwo w skrótach w naszym magazynie w dalszej części tego programu, ale teraz przechodzimy do dziewiątej kolejki, w której też gole wpadały, choć w tym przypadku akurat Jakub Hoffman na liście strzelców się nie pojawił. Nie zaczynamy jednak od GKS-u Katowice, a zaczynamy od Komar Krakowi, która podejmowała JKH GKS Jastrzębie. No i tutaj Jastrzębianie znowu prezentują wysokie umiejętności strzeleckie. Doskonała ta skuteczność, 7 bramek zaaplikowanych NRD. No i teraz 3 gole strzelone przez Krakowie nie wystarczyły, żeby pasy na własnym lodowisku zdobyły punkty. Bagin, Pulkkinen, później ponownie Pulkkinen, wspomniany już Kasperlik, no i jeszcze raz Bagin. 5 goli JKH GKS Jastrzębie zdobywa na lodowisku w Krakowie, wygrywając to spotkanie 5-3. Prowadzili Jastrzębianie 2-0, później remisowali 2-2. Znowu dwubramkowa przewaga na 4-2, 4-3. No i w 51 minucie już, tak jak powiedziałem, Emil Bagin ustala rezultat tego meczu. Co ciekawe, 2 gole w przewagach zdobyte. Jeden dla Krakowi, jeden dla Jastrzębskiego Klubu Hokejowego. Johan Lundgren znowu nam się pokazał. Przez pewien moment był najskuteczniejszym graczem naszej ligi. Później troszkę te umiejętności oczywiście pozostawały na podobnym poziomie, ale skuteczność troszkę spadła. A teraz znów Lundgren na liście strzelców się znalazł. Jastrzębianie, tak jak powiedziałem, wygrali pod Wawelem 5-3. Jeszcze nam zostały do zobaczenia 2 trafienia. Najpierw właśnie Lundgren w taki oto sposób pokonał jastrzębskiego bramkarza, a ustalenie wyniku przez Emila Bagina. Komar Krakowie, JKH GKS Jastrzębie 3-5. Ładna indywidualna akcja, aż dziwne, że dał się zaskoczyć w taki sposób krakowski bramkarz, bo kąt był dosyć ostry, ale Bagin sobie z tym poradził. Podhale Nowy Targ, GKS Tychy. Mówiłem, że trzeba przyzwyczaić się do wysokich wyników, ale nowotarżanie na własnym lodowisku są jednak groźni i sprawili psikusa Tyszanom już w 20 sekundzie, gdy Marcin Kolusz dał swojemu zespołowi prowadzenie. Niedługo z tego prowadzenia się nowotarżani cieszyli. Matthias Lechton już w 4 minucie doprowadza do remisu, ale co ciekawe, szarotki znów łapią wiatr w żagle i wykorzystując liczebną przewagę znowu są na prowadzeniu. 2-1 to była 12 minuta gry, a zatem ta pierwsza tercja bardzo bramkostrzelna, bo w 15 znów niedługa radość zespołu z Nowego Targu, Jona Monto i 2-2, a w 32 minucie przypomniał się kibicom Alan Łyszczarczyk, zdobywając gola dla Tyszan, jak się okazało, gola kluczowego. Jeżeli wymieniamy tych młodych zawodników, no to tutaj trzeba przyznać, że dobrą asystą popisał się Jan Krzyżek i Alan Łyszczarczyk z tego podania skorzystał.
Texom STS Sanok, czyli drugi z zespołów z dużymi problemami, podejmował replast Unii Oświęcim i choć pierwsza tercja była bezbramkowa, to później nie było już wątpliwości, kto jest lepszy. Unia po prostu miała mnóstwo sytuacji, tylko nie potrafiła ich wykorzystać, a później już było z tym lepiej. Karjalainen i Ahopelto, 34 minuta jest 2-0. STS w przewadze zmniejsza straty za sprawą Biłasa, ale później Lidiewal i Olson Trkulja ustalają wynik tego meczu na 4-1 dla Replast Unii Oświęcim. Mecze, które są obowiązkiem do spełnienia, mecze, które sprawiają, że kibice już wcześniej dopisują faworytom 3 punkty, ale mecze zazwyczaj jednak niełatwe na tafli. Trzeba najpierw rywala napocząć, a później tą wyższość udokumentować i w ten sposób Unia to uczyniła. A bardzo ciekawie było w Sosnowcu, EC Będzin Zagłębie kontra GKS Katowice. Te mecze zawsze wzbudzają mnóstwo emocji, nie tylko na trybunach, ale również na tafli. Zawsze są wyrównane. Sosnowiczanom doskonale gra się z GKS-em, bo potrafią urywać punkty, a w taki oto sposób padł jedyny gol w tym meczu. Potrzeba było dogrywki. Po 60 minutach było 0-0 i Mroczkowski, 62 minuta, 54 sekunda gry, wpycha krążek do bramki Patryka Spiesznego i kapitulacja bramkarza Zagłębia kończy to spotkanie. Tutaj delikatny błąd pewnie się przydarzył, ale gdzieś tam wciśnięcie krążka przez Mroczkowskiego skuteczne i katowiczani wywieźli 2 punkty z Sosnowca. A zatem Zagłębie przegrało dopiero po dogrywce. Jakbyśmy mieli oceniać tą 9. kolejkę pod jakimś kątem, no to tutaj wystarczy spojrzeć choćby na fakt, że wszędzie wygrywają goście. No, szczególnie ten mecz Komar Krakowia, JKH, GKS Jastrzębie, ten mecz może mieć znaczenie, jeżeli chodzi o awans do turnieju finałowego Pucharu Polski. Tam za plecami Replast Unii Oświęcim i GKS-u Tychy, które no nie mają jeszcze zapewnionego na 100% awansu do turnieju finałowego. Będzie naprawdę bój o te 2 miejsca. No i mamy tam 3 drużyny, które niewątpliwie o te 2 miejsca powalczą. JKH, GKS Jastrzębie, Komar Krakowia i GKS Katowice. Komar Krakowia co prawda przegrała drugi mecz z rzędu. To był ten pierwszy w Tychach, a drugi z Jastrzębiem u siebie. A jednocześnie ta nowa Krakowia, to nowe otwarcie w krakowskiej ekipie, nowi trenerzy i nowy też sposób budowania drużyny oparty na polskich zawodnikach, uzupełniony dobrymi obcokrajowcami, myślę, że się sprawdza. I Krakowia nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa Jastrzębianom. W tym meczu wychodziło wiele. To, co powiedziałeś o tej skuteczności, uzupełnieni nowymi zawodnikami. I Kasperlik i Rac naprawdę dają jakość. 7 goli zaaplikowanych ekipie z Torunia i 5 Komar Krakowi. To jest potwierdzenie, że Jastrzębie tą skuteczność odzyskuje. Rzadko zdarzają się takie mecze jak w Sosnowcu, 60 bezbramkowych minut, choć sytuacji nie brakowało, ale świetna postawa bramkarzy, bo i na Spiesznego trzeba zwracać uwagę, bo jednak GKS był delikatnym faworytem, ale i Marej w bramce musiał się wykazywać, bo Zagłębie miało swoje szanse. No to są takie mecze, gdzie jak powiedziałem, powtórzę się, wzbudzają emocje na trybunach i na tafli, ale Zagłębie no może nie ma patentu, bo inaczej zdobywałoby seryjnie punkty, ale z GKS-em grać potrafi. Tak jest i tu już pokazały ubiegłoroczne play-offy, kiedy Zagłębie postawiło się mocno ówczesnemu mistrzowi Polski i katowiczanie wcale nie mieli spacerku w drodze do finału. No i w tym spotkaniu w Sosnowcu tutaj w mojej ocenie John Murray zdecydowanie miał więcej pracy niż Patryk Spieszny. I można powiedzieć, bo różne opinie pojawiają się na temat Johna Murraya, na temat jego formy, to akurat w tym spotkaniu utrzymał katowiczan w grze i myślę, że spora jego zasługa, że katowiczanie mogli się cieszyć z 2 punktów. Christian Mroczkowski wykorzystał błąd przy wyprowadzaniu krążka, znalazł się tam, gdzie być powinien. Kontrowersja przy tej bramce, to co powiedziałeś, że sporo emocji nie tylko na tafli, ale i na trybunach. Dobrze też, że arbiter skorzystał z tej możliwości, którą ma, zrobił wideoweryfikację, no i przypomnijmy, że ta wideoweryfikacja to nie tylko ten obraz z kamery, którą dysponuje Platforma Polskie Hokej TV, ale przede wszystkim to jest obraz z kamery umieszczonej nad bramką, która pokazuje pole bramkowe, linię bramkową i to, co dzieje się z góry i to
dzięki temu arbiter naprawdę ma lepszy zdecydowanie ogląd tej sytuacji, czy bramka została zdobyta prawidłowo, czy też było jakieś uchybienie. Tutaj sędziowie zdecydowali, że gol zdobyty był prawidłowo i w Sosnowcu został tylko jeden punkt. Pędzimy z harmonogramem Tauron Hockey Ligi. Nie tylko zakończyła się już pierwsza seria, ale zdążyła się druga rozpocząć. Maraton meczowy trwa w najlepsze. 10. seria spotkań rozgrywana była we wtorek. Zaczynamy od starcia Komar Krakowi z Energą Toruń. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że Rusłan Baszyrow w drugim swoim spotkaniu zdobywa dwa gole. Nie pomogło to Torunianom, choć przebieg tego meczu był niesamowity i na scenariusz, na film na pewno by się mógł spokojnie nadawać. Komar Krakowia obejmuje prowadzenie, strzelając gola w osłabieniu w 4. minucie tego starcia. A później Denis Fiodorows i dwukrotnie Baszyrow. W 21. minucie gry Energa wygrywa z pasami 3-1. To prowadzenie bezpieczne, wydawałoby się kontrolowane, wydawałoby się już komfortowe, bo przecież mając dwa gole z zapasu na wyjeździe, powinno pozwolić Energze grać bardzo skupionej, mądrze i głównie patrzeć na to, co dzieje się za plecami zawodników. A tymczasem Krakowia bierze się w garść. Jeszcze w drugiej tercji łapie kontakt, bo strzela Krystian Mocarski. To była 35. minuta tego spotkania. Widzą Państwo tego gola na naszej antenie. Natomiast 3-3 robi się w 54. minucie, a minutę później Junan zdobywa gola na 4-3. Dla Krakowi i wówczas trzeba było ryzykować, trzeba było stawiać wszystko na szale. Nie opłaciło się. Damian Kapica kieruje krążek do pustej bramki, a zatem z 1-3 Krakowia wychodzi na 5-3 i zamyka ten mecz, wygrywając i zgarniając 3 punkty. Z pewnością mnóstwo niedosytu towarzyszy toruńskiej drużynie po tym spotkaniu, które rozegrała w Krakowie. Krakowia wygrała z Energą Toruń 5-3. Podhale Nowy Targ, JKH GKS Jastrzębie. Znów możemy podkreślić dyspozycję strzelecką jastrzębskiego klubu hokejowego. 6-0 tym razem Jastrzębianie z czystym kątem wyjeżdżają z Nowego Targu, zdobywając mnóstwo goli. Makela zaczął strzelanie w 30 minucie gry, dopiero w 30 minucie, ale jak już zaczęli, to szybko poszło. Minutę później strzela Petrasz w osłabieniu i Jastrzębianie prowadzą 2-0. Hannu Kuru podwyższa to prowadzenie na 3-0. O nim też moglibyśmy osobny nawet odcinek pewnie zrobić, szczególnie z Robertem Kalaberem, który bardzo chciał go widzieć w składzie swojego zespołu. No i Kuru odwdzięcza się znakomitą dyspozycją i rzeczywiście strzela i asystuje aż miło. Pulkinen na 4-0, to była 57. minuta gry, kiedy ten wynik był, wydawało się, rozstrzygnięty. 3-0, to jeszcze Jastrzębianie nie zwalniali tempa. 57., 58. i 60. minuta tego spotkania. Pulkinen, Radosław Nalewajka i jeszcze raz Pulkinen i w tym dwie asysty wspomnianego przeze mnie Hannu Kuru. Jastrzębianie wygrywają 6-0 w Nowym Targu. STS Sanok podejmował GKS Katowice i kolejny taki mecz z cyklu obowiązkowych do rozegrania. Katowiczanie nie męczyli się długo, bo już w 3. minucie znów Jakub Hoffman, więc nasz ekspert z pewnością zadowolony, daje prowadzenie swojemu zespołowi. Później Runesson i Mroczkowski strzela w 3. kolejnym spotkaniu. W 57. minucie po asyście Kacpra Maciasia katowiczanie w taki oto sposób ustalają wynik. No to jest na pewno coś, co zasługuje do miana, może i bramki kolejki, a może i tygodnia. Krystian Mroczkowski na liście strzelców. EC Będzin, Zagłębie Sosnowiec, GKS Tychy. To jest mecz, który rozgrywany był najpóźniej. No i znów mieliśmy sporo emocji. Zagłębie chciało jakieś punkty zdobyć w tym dwumeczu z GKS-ami. Zdobyło tylko punkcik za dogrywkę z GKS-em Katowice. Z Tyszanami już tak nie było. GKS Tychy chyba wyciągnął wnioski sprzed 2 dni, patrząc na to, co zrobił katowicki zespół w Sosnowcu i tutaj sobie Tyszani nie pozwalali na wiele. Bartosz Ciura, Filip Komorski w 31 minucie, kiedy sosnowiczanie w 32 strzelili gola kontaktowego, no to Komorski znów odpowiedział i cały czas ten dystans, przynajmniej dwubramkowy, się utrzymywał. W 50 wzrósł do 3 goli, kiedy trafił Jona Monto i w 54 ustala wynik Damian Tyczyński. GKS Tychy wygrał w Sosnowcu 4-2. Na każde 2 trafienia Tyczan Zagłębiacy odpowiadali trafieniem jednym. I co możemy powiedzieć, Marcin, o tej
10 kolejce, bo ja myślę, że na Podhalu i STS-ie na razie skupiać się nie będziemy, nie należy bić leżących, a czekamy na to, co tam się podzieje, bo pewnie jeszcze trudne tygodnie są przed tymi klubami, z nadziejami na to, że może coś uda się wyprostować, jakaś restrukturyzacja gdzieś pojawiła się w tle, są jakieś pomysły, jakieś plany na to, żeby to odrodzenie nastąpiło, ale patrzymy na to, co robią faworyci i faworyci ze swoich zadań się wywiązują. Jak najbardziej. Chciałbym jeszcze wrócić do tego meczu Komar-Krakowia, Energa-Toruń. Rzeczywiście Torunianie nie najlepiej rozpoczęli mecz w Krakowie, a jednocześnie prowadzili 3-1 i wydawało się, że są na najlepszej drodze, żeby zrewanżować się Komar-Krakowi za porażkę w pierwszym meczu tego sezonu. Później stanęli Torunianie zupełnie. Wykorzystała to ekipa Komar-Krakowi, doprowadzając do remisu, a potem zdobywając gola dającego prowadzenie. Damian Kapica do pustej bramki spojrzał, przymierzył, uderzył i Komar-Krakowia wygrała z ekipą z Torunia. Torunianie z 6 punktami wygrali tylko z ekipą z Sanoka i Nowego Targu i naprawdę trzeba się tam mocno zastanowić, co zrobić takiego, żeby Torunianie wrócili do gry. Przyzwyczaili nas, że tą pierwszą rundę Energa Toruń ma bardzo dobrą, później bywa różnie. Zagrała w Pucharze Polski w zeszłym roku przecież. Otóż to. Natomiast w tym sezonie wyraźnie coś nie działa w tej toruńskiej ekipie. Mam takie prywatne przemyślenia, mówiłem o tym w pierwszym programie, być może to też jest jakiś element tej całej układanki. GKS Tychy wygrał w Sosnowcu. Cieszyć może tyskich kibiców wysoka forma kapitana Filipa Komorskiego. Ja bardzo się cieszę, że oprócz tego niesamowitego ataku, który stanowi Rasmus Helianko, Jona Monto i Matthias Lehtonen, gole strzela Filip Komorski, gole strzela Alan Łyszczarczyk. No i też trzeba przyznać, że obrońcy, defensorzy tyscy też zapisują gole na swoim koncie. Sosnowiczanie mieli wielki niedosyt po tym meczu z GKS-em Katowice, a jednocześnie GKS Tychy w mojej ocenie ma wyższą jakość niż katowiczanie. Tutaj Sosnowiczanom udało się zdobyć 2 gole. To nie wystarczyło na tyską ekipę i Tyszanie zagrali bardzo konsekwentnie, kontrolowali przebieg meczu i myślę, że w żadnym momencie tego starcia EC Będzin Zagłębie Sosnowiec kontra GKS Tychy Tyszanie nie czuli się zagrożeni. Jak mówisz o rewanżach, to warto dodać, że Podhale Nowy Targ jedyny mecz w tym sezonie, jaki wygrało, to uczyniło w Jastrzębiu w pierwszej kolejce, a później już były same porażki, no i teraz Jastrzębianie się zrewanżowali i to boleśnie. To był zupełnie inny skład Podhala, tak. Nowy Targ. Teraz Jastrzębianie utrzymali swoją niezwykłą skuteczność strzelecką. 6 goli na wyjeździe to zawsze jest na plus. Tam mówiłeś o Hannu Kuru i on w tym ataku z Temu Pulkinenem i Markiem Kalinikowasem. Oni naprawdę doskonale się rozumieją. Temu Pulkinen zdobywa, jak się przyjrzysz, bardzo charakterystyczne gole. On tam gdzieś pracuje przed bramką, no a Hannu Kuru, no to jest klasa sama w sobie. Rozdaje na prawo i lewo. Przyćmili nieco Martina Kasperlika i Romana Raca, ale myślę, że współpraca tych zawodników, praca Jastrzębian na tafli może być zwiastunem, że Jastrzębianie zameldują się w turnieju finałowym Pucharu Polski. O Hoffmanie mówić więcej nie będziemy, przynajmniej na razie. Natomiast Mroczkowskiego znów możemy zauważyć, bo GKS Katowice wprawdzie wygrał z STS-em i z Podhalem, jest drużynami z dolnych rejonów tabeli, ale czy to wzmocnienie składu może spowodować, że katowiczanie jednak odzyskają swoją formę, którą prezentowali jeszcze kilka miesięcy temu? No, są, myślę, że zmienia się etapie... twoje zdanie z pierwszego programu, czy na razie jeszcze jest na to za wcześnie? Jeszcze nie wiem. Ta czwórka, myślę, że po dojściu Dupuy i Mroczkowskiego, po tym, co prezentuje ten młody atak, o którym mówiłem, Jonasz Hoffman, Jakub Hoffman i Maksymilian Dawid, prezentują się znacznie ciekawiej i jest zdecydowanie lepsza perspektywa niż kiedy byłem tutaj pierwszy raz. A jednocześnie pamiętajmy, że są takie spotkania, w którym katowiczanom strzelanie goli przychodzi niezwykle trudno. Tu akurat w Sanoku 3 tercje po 1-0, 3-0 i katowiczanie wracają. Myślę, że trudno się zmobilizować na takie spotkanie, ale sztuką jest też wygrać brzydki mecz, zmobilizować się.
Katowiczanie wygrali w Sanoku, zwycięzców się nie sądzi. No i dojście tych zawodników, a w perspektywie być może jeszcze dodatkowe transfery, mogą sprawić, że ta drużyna trenera Jacka Płachty będzie wyglądała zupełnie inaczej niż na starcie rozgrywek. Na razie tabela wygląda tak, jak można było przed sezonem jednak się spodziewać. To znaczy te zespoły, które typowane były do górnej połowy, w tej górnej połowie się znajdują. Na pierwszym miejscu Unia Oświęcim, 9 spotkań, 27 punktów. Mówiliśmy komplet zwycięstw, jedyny zespół niepokonany w naszej Ekstralidze. Druga lokata dla GKS-u Tychy, trzecia GKS Katowice, czwarta JKH GKS Jastrzębie. Obie drużyny mają po 18 punktów, 17 punktów Krakowi i dalej Zagłębie, Sosnowiec, Energa Toruń i no niestety odstające od reszty stawki coraz bardziej STS Sanok i Podhale Nowy Targ, które mają po 3 zdobyte punkty. Nie zabraknie emocji w kolejnych seriach spotkań, to już Państwu troszkę mówiliśmy. W tej piątkowej kolejce JKH GKS Jastrzębie, Zagłębie, Sosnowiec, Podhale, Nowy Targ, Energa Toruń, GKS Tychy, STS Sanok i GKS Katowice, Replas, Unia Oświęcim. Z pewnością w Katowicach powinno być najciekawiej, a jeżeli chodzi o starcia niedzielne, tutaj też emocje zapowiadają się w przypadku Replas Unii Oświęcim, bo oświęcimianie podejmą na własnym lodzie GKS Tychy. W pozostałych starciach Zagłębie Sosnowiec zmierzy się z Energą Toruń, Podhale Nowy Targ podejmie Krakowie, a STS Sanok JKH GKS Jastrzębie. Tak prezentują się te dwie najbliższe serie spotkań. Niezmiennie zapraszamy Państwa do odwiedzania trybun i polskich lodowisk. Zapraszamy oczywiście do oglądania także transmisji w kanale Polski Hokej TV i zapraszamy na kolejne wydanie magazynu hokejowego, które oczywiście pojawi się w przyszłym tygodniu. A dzisiaj już dziękuję bardzo. Marcin Wróbel, komentator Polski Hokej TV, był razem z nami. Dziękuję. Już wiesz, gdzie Cię słyszymy w najbliższych kolejkach? Czekam na plan transmisji z dużą niecierpliwością. Ale na pewno będzie możliwość Marcina posłuchać. I do zobaczenia, i do usłyszenia na kanale Polski Hokej TV. Co zyskasz z nową energią od Taurona? Gwarancję stałej ceny na 9 lat. Prąd z odnawialnych źródeł Taurona potwierdzony certyfikatem TFZ Polska oraz bonusy klienckie o wartości nawet 320 zł. Sprawdź na tauron.pl/nowaenergia. A jeśli masz firmę, jej także zagwarantuj cenę prądu na lata. Tauron. Nowa energia.
just the beginning. Ale to potworne zamieszanie. Hokejowy tak, no. Pytanie, Olson